powiedział, słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszta domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia, pozostanę ten sam, aż do waszej starości, ten sam. I aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił. Ja będę dźwigał i ja będę ratował. To jest głos Boga. Ten sam, niezmienny Bóg. Ten, który 2000 lat temu tu na ziemi umarł za grzechy ludzi. Ten, którego spotkałeś osobiście, jako Świętego Ducha. Ten, który zamieszkał w tobie. Przez cały czas ten sam. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz, Boże, ja jeszcze raz ogłaszam, że jesteś niezmiennym Bogiem w moim życiu. Niezmiennym Bogiem. Bogiem, który nie zmienia się w niczym. W słowie obietnicy, w słowie prawdy, w mocy, w sile. Jesteś ten sam. To ty mnie nosisz. Ja jestem z tobą zjednoczony, ale to ty mnie nosisz. To ty mnie nosisz, to ty dźwigasz, Święty Duchu. Szakatele, lere, chopotele, reba, naba, lera, sa. Wyryszamy cię. Święty Duchu. Alleluja. Wyryszamy cię. Panie nasz. Ciągle za. Świętujemy ci, zwycięstwo twoje. Świętujemy ci. Zamieszkuje mnie.
Jesus, Pai, Senhor, aleluia!
wstydzi nie trzeba. Dzisiaj z momentu nie ci powiem. Ja to nie to wszystko mogę. Jezus,
stał się karą, by ludzkość mogła żyć, prosto zaliść. Jezus Pan krzyknął rano, Jezus Pan nie pokoni się, czy jest stworzenie. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć, prosto zaliść. Jezus Pan krzyknął rano, Jezus Pan, niech pokoń się zbierze. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć, prosto ocalić. Jezus Pan, karą, Jezus Pan, niech pokoń się zbierze. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć, prosto ocalić. Jezus Pan, stał się karą, więc proszę marzyć, prosto do zalić. Jezus Pan, Jezus Pan, Jezus Pan, Jezus Pan,
Pana korzystają, a z nim ci, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łosk od potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięk harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami, przed starszymi. I nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, jak tylko ci, którzy zostali wykupieni z ziemi. Ojcze, my wywyższamy Twoje imię. Czcimy Ciebie za wykupienie. Za to, że wyrwałeś nas z mocy ciemności. Że odkupiłeś nas z tego ciemnego miejsca. Z miejsca, w którym byliśmy głupio samodzielni. Ojcze, wywyższamy Cię. Że wyrwałeś nas z najważniejszego wieku złego. Przez moc imienia Jezus. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie w ciele. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam siłę. Że zjednoczyłeś nas ze sobą. Że jesteśmy zabezpieczeni. Że mamy na czołach Twoje imię. Ojcze, mamy na czołach Twoje imię. Uwielbiamy Cię za to. Że jesteśmy czytelni. Chaba, koto, koronu, kolesi, kremel, he. Tylko to pokonija. Yes.
Twojego świętego imienia. I nakazujemy, aby upadł każdy obcy tron, każdy wyniosły tron, który podnosi się przeciwko poznaniu prawdy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech zostanie teraz opalony. Każdy wyniosły tron, który podnosi się przeciwko poznaniu siebie. Szako to masa. Jezus Pan, szeknął anioł. Jezus Pan, Ty pokłoni się Twoją Boże. Jezus Pan, stał się anioł. Będzie coś pogłaszyć, prosto do Ojca iść. Jezus Pan, szeknął anioł. Jezus Pan, Ty pokłoni się Twoją. Jezus Pan, stał się anioł. Będzie coś pogłaszyć, prosto do Ojca iść. Jezus Pan, Cię kochano! Jezus Pan, Ty pokłoni się, że nie tworzenie. Jezus Pan, stał się kano! Ludzkość popatrzysz, proszę do Ojca. Jezus Pan, Cię kochano! Jezus Pan, Ty pokłoni się, Jezus Pan, stał się kano! Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, Ty pokłoni się w niebie. Jezus Pan, stał się anioł. Ludzkość pogłaszyć, prosto do Ojca iść. Jesus,
twarz, niech pokłoni się przed Boże, Jezus Pan stał się karą. Ludzkość mogła żyć prosto do Ojca dziś. Diabeł
który jest obnażony, jest pokonany. Nie musisz się tylko wstydzić. Jezus Chrystus się wstydził. Jezus Chrystus poniósł na krzyżu Golgoty wstyd, ażebyś ty nie musiał się wstydzić. On poniósł wstyd, żebyś nie musiał się wstydzić. Jeśli pijesz, to przynieś butel pod krzyż. Jeśli palisz, to przynoś fajory pod krzyż. Cokolwiek cię zniewala, przynoś pod ten krzyż. Może potrzebujesz kartkę napisać z grzechem, który cię zniewala. To publiczne ośmieszenie diabła. To publiczne przyznanie się i wzięcie autorytetu i odpowiedzialności, że wierzysz w to, że właśnie teraz grzech nade mną nie ma żadnej władzy. A gdy przyjdzie do ciebie ten stary duch, który cię będzie chciał oskarżać, bo tylko to robi, on tylko może oskarżać, to powiedz tego i tego dnia, 27 marca o godzinie 11:23. Zawiesiłem na krzyżu to, co mnie zniewalało. Won ode mnie. Won od moich myśli. Won od moich emocji. I nie dawaj się wkręcać żadnemu oszustwu. Ojcze, my ogłaszamy, że grzech jest po naszej stronie. Że grzech nad nami nie panuje. My jesteśmy w pełni świadomi, rozumiemy to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. To nie jest dla nas intelektualna informacja. To jest dla nas życie. My dziękujemy Tobie, że to, co należało się nam z powodu naszej grzeszności, spadło na Ciebie. My ogłaszamy, że diabeł jest pokonany, a my zwyciężamy w Tobie. Grzech nad nami nie panuje. Bieda nad nami nie panuje. Upokorzenia nad nami nie panują. Porażki nad nami nie panują. Diable, zostałeś obnażony. Zostałeś obnażony. Zostałeś obnażony. Jesteś pokonany. Jesteś pod naszymi stopami. Jesteś pod naszymi stopami. Na pewno zrozumiesz w swoim życiu zasadę pokuty. To jest w ogóle pokuta, jest dla ludzi silnych. Chrześcijaństwo jest dla kozaków. Chrześcijaństwo jest dla ludzi silnych. Pokuta to nie jest popłakanie się w kościele na uwielbieniu, wiecie, bo jest jakaś tam fajna, emocjonalna w ogóle muzyka. Pokuta jest odwróceniem się od starego sposobu myślenia. Dzisiaj piłeś, jutro nie piję. Dzisiaj palę, jutro nie palę. Dziś przeklinam, jutro nie przeklinam, ponieważ jestem świadoma tego, co wykonało się na krzyżu Golgoty i świadoma jestem tego, co mówię. Ale pokuta jest czymś, co jest bardzo widoczne, oczyszczające i dające realną siłę w życiu. Ponieważ jeśli uda się diabłu z powodu zatajonego grzechu potępić ciebie, to będziesz nieskuteczny. Będziesz nieskuteczny, nie będziesz się odważnie modlił. Nie będziesz się odważnie modlił, słuchajcie. Zatajony grzech powoduje to, że diabeł ma cię w zachu. Nie będziesz mógł odważnie się modlić. Będziesz przykrywał się tym liściem figowym i będziesz uciekał, ponieważ grzech nie chce, aby był obnażony. Rozumiecie? Ale my się nie boimy. Bo Jezus za nas cierpiał. On za nas cierpiał. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Pokuta jest świadectwem ludzi silnych. Pokutują ludzie silni. Nie bój się pokutować. Jezus Pan, krzyknął Aaron. Jezus Pan, nie pokłoni się przed stworzeniem. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć, prosto do Ojca iść. Jezus Pan krzyknął anioł. Jezus Pan nie pokłoni się przed stworzeniem. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć, prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął Aaron. Jezus Pan.
Moje grzechy są przebaczone i nie ma dla mnie żadnego potępienia. Powiedz, będę zawsze człowiekiem pokuty. Będę zawsze człowiekiem pokuty. Nie dam diabłu ani jednego dnia satysfakcji skupiania, gdyby potępiania mnie. Postanów to. Postanów, że nie pozwolisz jemu, aby choć jeden dzień on cię miał w swoich ramionach. Stań się człowiekiem pokuty. Stań się człowiekiem pokuty. I nie daj osłabiać siebie. Nie daj się osłabiać. Diabeł od lat wali te same numery. On nie robi nic nowego. On nie robi nic nowego. Jemu się udaje uderzać w to, co jest takie oczywiste, a jednocześnie często trudne do tego, aby robić tak w swoim życiu. Więc będę człowiekiem pokuty. Będę człowiekiem pokuty. Będę człowiekiem pokuty. Będę pokutował zawsze. Będę natychmiast odwracał się od swojego sposobu myślenia. Cierpliwie cię poczuj, stara się.
otwartym na sercu w cień codzienności. Wśród wielu ludzkich znaków w słońcu i węgle szukam Cię, cierpliwie Cię do dół. Staram się pociąć Twoich szary. Szukam Cię i pewna jestem już, że Ciebie drogi Jezus. Szukam Cię, szukam Cię, cierpliwie Cię do dół. Staram się pociąć Twoich szary. Ciebie, drogi Jezus, od narodzenia do nas szukam Cię.
szukam Cię, Cię piję, Cię pod dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, cierpliwie Cię pod dniu, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie odnalazłem. Raz w niebie, że horoskopą, co mają nas w otwartym nagle sercu w cieniu codzienności, wśród wielu ludzkich znaków w słońcu i piękne. Szukacie, gdzie pijecie pokrywą, staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Cię Człowiek, który jeździ Lexusem, powie Ci kilka ważnych słów.
nie lekceważ tych słów. Ten, co przynosi ci kwiaty. Ten, co przyniosi ci róże. To nie jest człowiek, który powie ci prawdę w tej sprawie. Powie ci człowiek, który jeździ Jezusem. Jego słuchaj, może być dziwny. Ale on ci powie w tej sprawie prawdę. Usłyszysz to. Serce widzi Cię, me serce szuka Cię. Jesteś ukojeniem duszy my. Me serce widzi Cię, me serce szuka Cię. Jesteś ukojeniem duszy my. Me serce widzi Cię, me serce szuka Cię. Jesteś ukojeniem duszy me. Me serce szuka Cię, me serce widzi Cię. Jesteś ukojeniem duszy me. Jezus szuka Cię, cierpi, wiedzie pod dół. Stara się podążać Twoje ślady. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus. Odnalazło szukam Cię. Szukam Cię, cierpi, wiedzie pod dół. Stara się podążać Twoje ślady. Ciebie, drogi Jezus, odnalazę. Szukam Cię, cierpliwie Cię podziwiam. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, i pewnie jestem już, że Ciebie, Twoją pieśń. Thank you.
nie wiem, jak było w waszym życiu, ale w moim życiu z poznaniem Boga było tak, że to ja przyszłam do Niego, a nie On do mnie. To ja przyszłam i powiedziałam, że chcę, żeby mnie zbawił, żeby przebaczył moje grzechy, żeby obmył mnie swoją świętą krwią, żeby wypełnił mnie swoim świętym duchem. I zgodziłam się też na zasady, które panują w Królestwie Bożym. Nie jestem już zdziwiona zasadami. W momencie, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, powiedziałam, że chcę być człowiekiem, który jest człowiekiem zasad Bożych. Często spotykam się z czymś takim. U was też są jakieś zasady? Ja mówię tak. Ja nie żartuję. Chyba wszędzie są jakieś zasady. W małżeństwie są jakieś zasady. W rodzicielstwie, w szkole, w pracy. W najmniejszych grupach są zasady. Ostatnio nagrałam takie krótkie poselstwo z cyklu Włącz myślenie i dałam taki przykład. A gdy idziesz do lekarza, na przykład, z jakimś problemem i lekarz ci stawia diagnozę i daje ci receptę, to mówisz, nie no, spokój się, tak daleko się nie posuwaj. Przecież nie robisz czegoś takiego. Tylko bierzesz receptę, zgadzasz się lub się nie zgadzasz, tak? I robisz to, co lekarz do ciebie mówi. I tak samo jest w Królestwie Bożym. Kiedy przychodzimy do Jezusa i oddajemy Mu swoje życie i czynimy Go Panem swojego życia, to automatycznie zgadzamy się na wszystkie zasady, które panują w Królestwie Bożym. Ale. Więc my chcemy, nie to, że nam każą i narzucają. Macie się teraz modlić. Nie, ja się chcę modlić. Tak jak oddycham, tak rozmawiam z Bogiem. Chcę być święta, bo On jest święty. Nikt mi nie każe być święty. Rozumiecie? To my przyszliśmy do Niego. A nie o to nas. To my przyszliśmy, bo powiedzieliśmy, zbaw nas. Uratuj. Przebacz. Obmyj swoją świętą krwią. Zgadzacie się? Amen. Powiedz, będę człowiekiem zasad Bożych. Będę człowiekiem zasad Bożych. Chota raba sake lerele basse. Ura maseke lerele baszarte lerele basa kurwa basse. Ura baszake lerele basa kurwa basa te lerele basa. Sakula rama sante lerele basa kurwa basse. Pełen chwały, otoczę go koroną prawdy, zbuduję ci dom. Pełen chwały, otoczę go koroną prawdy. Jesus.
serca, wśród języka. Zrobię piękno, zbuduję ją, szczerości serca. Matko, zrobię! Oh,
Dlatego,
że to przeżyłeś ze mną najpierw. Dlatego to robisz i dlatego nie ustajesz. Nie daj się okłamywać. Yeah.
na śmierci słonąć niczego. Powiedz mu to, powiedz, jestem człowiekiem czynu. Napisał tak. To czemu nie pozwalasz mi pociągnąć za spust?
Czemu mogę go osądzić, a nie mogę pociągnąć za spust? Wszechpotężna hipokryzja. Myśl, ale nie mów. Powiedz, ale nie dotykaj. Potknij, ale nie jest. Jesteś człowiekiem czynu, jak Jezus. Jak Jezus, człowiekiem czynu. Mamy dwoje ludzi czynu dzisiaj. Bardzo proszę Państwa młodych. Na pierwszym spotkaniu z miłością.